tym tkwi haczyk. To niektórzy liberałowie, jeden liberał powie tak, drugi liberał powie nie. Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejny kanciasty stół i moi goście, czyli po kolei Bożena Przyłuska, Warszawski Strajk Kobiet i Kongres Świeckości. Dzień dobry. Kamil Fejfer, magazyn Porażka. Dzień dobry. Magda Krzczonowicz, Okopres. Dzień dobry. I Karolina Olejak, Klub Jagielloński. Dzień dobry. Nie przypadkiem dzisiaj w takim składzie, z udziałem Kamila, którego trzeba było namawiać na przyjście tutaj, bo on jest autorem, moim zdaniem, jednej z najciekawszych rzeczy, która ostatnio się pokazała na polskim rynku księgarskim, bo właściwie nie tylko księgarskim, a mianowicie takiej oto książki. Warto ją sobie zapamiętać, jak się zobaczy na wystawie, to kupić. Tak, to nie jest kryptoreklama, to jest reklama, zupełnie świadoma reklama. Robię to z pełną odpowiedzialnością i mam nadzieję, że z rozmowy wyniknie, że miałem rację. Rzecz się nazywa O kobiecie pracującej. Dlaczego mniej zarabia, chociaż więcej pracuje? No i muszę zacząć, Kamil, od pytania do ciebie, bo to jest tak. Po pierwsze, jesteś twórcą magazynu Porażka. Tak, człowiekiem jednego żartu. Jak tak, jesteś również autorem książki Zawód. Tak. Na troszkę podobne tematy, to znaczy to, że dotyczy młodego pokolenia, które książki, parę lat temu... Książki o tak. prekariacie, książki o prekariacie. Tak, przy czym jeszcze co istotne, ten tytuł bardzo dobry ma podwójne znaczenie, bo z jednej strony to jest zawód, czyli zawód, jakieś zajęcie, które wykonujemy w ramach jakiegoś zawodu, ale z drugiej strony to jest zawód, jaki spotkał wszystkich twoich bohaterów z racji na... Rozczarowanie. Tak, tak. Rozczarowanie, które jest bardzo powszechną emocją w naszym pokoleniu. No właśnie, ale czy to znaczy, że jesteś takim rzecznikiem przegrywów? W pewnym momencie chyba tak zostałem ochrzczony. Nie wiem, nie mi to oceniać. Ach, natomiast, myślałem, że ja oryginalnie to wymyśliłem. Interesują mnie nierówności. Interesują mnie nierówności i prekariat, czyli rzeczy, które dotykają bardzo dużą część ludzi w Polsce, nie tylko w Polsce zresztą. I interesuje mnie to w kontekście rynku pracy, ponieważ rynek pracy jest czymś bardzo ważnym, dlatego że większość z nas, ogromna większość z nas, w pewnym momencie swojego życia się z nim zetknie i będzie w nim dosyć długo spędzać czas i dziennie, i w życiu. I to rynek pracy nas zdefiniuje i zdefiniuje to, ile będziemy zarabiać, a w kapitalizmie to, ile zarabiamy, od tego, ile zarabiamy, zależy to, na jakim poziomie będziemy żyć, ile będziemy mogli sobie uszczknąć godności z tego świata i tak dalej. Jaki w ogóle jest nasz model życia, prawda? Jaki czy jest na przykład sobie życia? Podróżujemy po świecie, i go zatruwamy. Czy też do ogródka działkowego co najwyżej. Dokładnie. Nie, żeby ogródek był gorszy, tak? Tylko czasem jest tak, żeby się chciało zobaczyć. Oczywiście. Rynek pracy też segmentuje nas klasowo. Znaczy ja się w ogóle nie boję tego słowa. W Polsce i na świecie istnieją klasy społeczne. I rynek pracy jest miejscem, gdzie ta taka segmentacja, nazwijmy to, następuje. To znaczy jedni mają trochę więcej szczęścia, są też bardziej pracowici, nie chcę tego zupełnie negować. I dzięki temu mogą sobie pozwolić na więcej z tego życia, a inni nie bardzo. Ale przy okazji, zresztą widać to też w tej książce, bo tu jest imponująca bibliografia, muszę powiedzieć. No musiałeś zrobić solidny research. I troszkę to pewnie tak. Dotyczący nie tylko ostatniego roku, dwóch, tylko jakiejś dłuższej, tak naprawdę drugiej RP, trzeciej RP, prawda, w jakimś sensie. Bo ja mam takie wrażenie, że właściwie nie było nikogo takiego, kto by się tak kapitalnie ważną rzeczą w kapitalizmie zajął jakoś. Znaczy były jakieś pojedyncze czasem publikacje przy okazji badań, ale ja nie przypominam sobie, znaczy dziś owszem, Adriana Rozwadowska, znakomita autorka, Rafał, ale to są wszystko tylko ostatnie lata. Paradoksalnie wtedy, kiedy coś jakby zresztą drgnęło i zaczęło się poprawiać, tak? Wtedy, kiedy był ten największy dół bezrobocia, kiedy no wśród młodych ono ile osiągało? 25%. 30, no 25%. A wśród młodych, to pewnie dobijało nawet do 40%. No właśnie.
to właściwie poza incydentalnymi rzeczami ja nie przypominam sobie. Mm-hmm. Właśnie, czy może to ja celowo tego nie widziałem, czy jesteś w stanie potwierdzić? Nie, ja nie bardzo pamiętam, że tak powiem, jakoś świadomy obserwator tego, co się działo w roku 2000, bo byłem trochę za młody. Natomiast wiem, co było od połowy, powiedzmy, lat 2000. To znaczy ten temat rynku pracy w zasadzie był przemilczany, no bo była taka narracja, że jest to wolny rynek, mamy nowy system i ten nowy system jakby sam się oczyści, sam będzie dobrze się balansował i tak dalej, i tak dalej. I się okazało, że no nie, że taka narracja ma duże ślepe plamy. Jedną z tych ślepych plam było właśnie był rynek pracy i rynek pracy młodych. To spowodowało bardzo duże uśmieciowienie i tak dalej, i tak dalej. Przez długi czas obowiązywała narracja, że im więcej liberalizmu, im ten kodeks pracy jest bardziej elastyczny, tym lepiej. No, okazało się, że niezupełnie. Znaczy dla niektórych lepiej, na przykład dla właścicieli kapitału, a dla pracowników już średnio. Jak wy to postrzegacie? To jest w ogóle powstanie jakiejś nowej jakości wobec naprawdę piekielnie ważnego tematu, znaczy właśnie prekariatu, kobiet na rynku pracy, bezrobocia, relacji pracodawca, pracobiorca i tak dalej, i tak dalej. Czy ja się mylę, że ten temat właśnie leżał prawie zupełnie odłogiem? Powiedzcie, że są inni, bo się głupio czuję trochę. Tak, rzeczywiście. Wydaje mi się, że to jest tak, że to jest doświadczenie, w sensie doświadczenie prekariatu jest takim doświadczeniem, które łączy i jest ważne dla ludzi w naszym pokoleniu. I myślę, że w wielu tych takich młodszych redakcjach no, jakby na wielu obszarach zajmujemy się tym tematem i to nie jest tak, że ta dyskusja się nie toczy. Właśnie dlatego wydaje mi się, że ta książka jest tak ważna, bo zbiera z różnych perspektyw właśnie te nasze też doświadczenia pokoleniowe i bardzo mi się podoba to, że Kamil tutaj walczy z takim stereotypem, że jakimiś jednymi prostymi narzędziami rozwiążemy wszystkie problemy rynku pracy kobiet. I pokazuje jakby bardzo, że ta sytuacja jest bardzo złożona i te kobiety w zależności od tego, jaka jest ich sytuacja i rodzinna i też skąd pochodzą, że to wszystko ma wpływ na to, jakby jakie są ich problemy i że nie da się wrzucić tego wszystkiego do jednego worka. Ba, ja jednak dorzucę też bardzo moim zdaniem uczciwe postawienie przez Kamila sprawy, że on rozpatruje jednak, na ile biologia, na ile kultura na przykład, prawda? Co prawda opowiada się raczej za kulturą, ale nie mówi, że biologia zupełnie się nie liczy. Ja tego nie rozstrzygam, bo to jest po prostu poza moją kompetencją. Myślę, że nieuczciwe intelektualnie by było, żebym tego tematu nie grzebnął, bo mam wrażenie, że szeroko pojęta strona lewicowa boi się tego tematu w ogóle. Tak. Że to znaczy, że jeżeli istnieje jakaś biologiczna preferencja, a istnieją też dowody na to, że może istnieć biologiczna preferencja, to oznacza, że jakby ten system jest okej. To nie jest prawda. To znaczy, może istnieć biologiczna preferencja, z drugiej strony to cała maszyneria kulturowa, która jest na to narzucona i tak działa na niekorzyść kobiet. To znaczy, działa w ten sposób, że kobiety jakby nie mają wolnej ekspresji w tym, co robią na rynku pracy i w ogóle co robią w życiu. No tak. Wiesz, raczej myślę, że tutaj odwołuję się do naszej dyskusji, którą kilka miesięcy temu stoczyliśmy. Myślę, że dla lewicy trudne jest raczej przyjęcie, no bo w momencie, kiedy przyjmiesz, że kobieta, że preferencje, że kobieta wybiera sobie zawód i jest to jakoś tam jednak oparte o naturę i o to, jaka jest, jaka się urodziła, nie, jaką ją zrobiło społeczeństwo, no to w tym momencie, wiesz, dosyć silna, znaczy dosyć duża część no, tego, na czym się opiera feminizm i taka idee właśnie wyzwolenia kobiet, równości kobiet i tak dalej, no to jest ich trudniej bronić, więc myślę, że to o to chodziło głównie. Oj jednak. Nie, ja tu muszę zaprotestować, bo jednak jest wiele rodzajów feminizmu. Ta myśl feministyczna, wiesz, jest od począwszy od liberalnej, która jest w ogóle na przykład mi obca, tak, po taką właśnie skrajnie lewicową, więc nie powiedziałabym, że to stoi w jakiejś sprzeczności. Dla mnie to jest po prostu książka środka, ale to jest oczywiście moja perspektywa, dla mnie to jest środek, czyli utożsamiam się z takim spojrzeniem, z takim paradygmatem, że problemy kobiet są osadzone w problemach w ogóle rynku pracy, w problemach kultury patriarchalnej, również w jakby biologicznej, pewnej dyspozycji biologicznej, która powoduje, że jesteśmy w gorszej sytuacji w pewnym okresie swojego życia, tak? I to jest przedstawienie spraw jak najuczciwiej, mam wrażenie, jak najuczciwiej byłeś w stanie, oczywiście nie wchodząc właśnie w takie szczegółowe, specjalistyczne problemy, jak neurokognitywizm, czy nawet nie jestem pewna, czy dobrze nazywam tą dziedzinę. Tak, pomagała mi w tym neuronaukowczyni, czy w zasadzie
pani neuronaukowiec, bo ona sama się tytułowała jako neuronaukowiec, konsultowałem to i ona mówiła, że rzeczywiście, że istnieje po prostu biologiczna preferencja. Co nie znaczy, że to nie jest tak, że jeżeli mówimy o biologicznej preferencji, że każda kobieta ma pewną preferencję do czegoś, to znaczy, że w zbiorze kobiet istnieje większa podgrupa kobiet, które na przykład mają się ku ludziom, jak to w tej literaturze mówi, niż w grupie mężczyzn, podgrupa mężczyzn, którzy ma się ku ludziom. To jakby zupełnie nie nakłada żadnych obligacji na kobiety, na to, że kobieta ma iść, nie wiem, zajmować się dziećmi albo, nie wiem, cokolwiek robić takiego, co jest przypisane też kulturowo do roli kobiety. Gary na przykład. No, ja na przykład zmywam gary, chwalę to sobie, mnie to odpręża. Czuję się z tego dumny. Musimy jeszcze pamiętać, że to jest układ dynamiczny, że to nie jest tak, że człowiek jest istotą biologiczną, kropka, tylko jest, jakby staje się istotą w tej swojej biologicznej cielesności cały czas. I to jest w pewnej interakcji z jego doświadczeniem, również właśnie kulturowym, nie tylko biologicznym. Tak? Więc to jest układ dynamiczny, tak? To jest podlega ciągłym zmianom i na pewno twoja książka dotyka tego. I to jest bardzo ważne. Ale ja sobie szczególnie cenię właśnie to, że dotyka problemów szacunku, godności, godności człowieka, szacunku do pracy, praw pracowniczych, które w Polsce są po prostu kompletnie, jesteśmy na etapie dżungli, tak? Doszliśmy do ściany i to jakby bieda jest sfeminizowana, w związku z tym w tym obszarze znajdujemy najwięcej przykładów tego, jak właśnie działa brak ochrony praw pracowniczych w praktyce, tak? Jak zmienia ludziom życie, jak utrudnia, jak stwarza różne problemy i przeszkody. Wydaje mi się też, że szczególnie ważny był jakby ten początek dotyczący też tych kwestii biologicznych, ze względu na to, że ta cała dyskusja też w ogóle o kobietach i o rynku pracy widzianym oczami kobiet jest bardzo zamknięta w różnych bańkach. W sensie prawica rozmawia sobie na ten temat, lewica sobie, a jakby tak uczciwe postawienie sprawy i też wyjście od tego na samym początku pozwala jakoś tak otworzyć tę dyskusję i zaprosić do niej szersze grono. I myślę, że to jest taka duża wartość tej książki. Otóż ja bym powiedział jeszcze jedną rzecz, że to jest bardzo dobrze napisane. Mówię teraz jako taki normalny czytelnik, nie fachowiec, bo tak Kamil... Reportażowo też. Tak, dlatego że Kamil bardzo łączy dwa sposoby narracji. Jedna to jest narracja właśnie reportażowo-anegdotyczna, czyli wypadki, losy poszczególnych osób, kobiet w przypadku tej książki, a z drugiej strony jednak pewien aparat naukowy, ale też niesłychanie prosto opowiedziany. To znaczy, ja nie jestem ekonomistą z wykształcenia, nie miałem chyba w żadnym miejscu problemu ze zrozumieniem wtedy, kiedy autor się odwołuje do jakichś jednak zjawisk, danych statystycznych i tak dalej, interpretuje je, ba, pomaga w ich czytaniu, bo my bardzo często nie potrafimy czytać danych, tak? To znaczy bywa tak, że to są jakieś ciągi cyferek i na czymś tam się zafiksowujemy, a to zupełnie inaczej. Znaczy trzeba uwzględniać kontekst, inne badania i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie żeby komplementować Kamila, ja nie ukrywam, że mi zależy, żeby ta książka się rozeszła, bo temat jest taki, że najwyższy czas, to w ogóle jest, nie wiem, jakiś dziwny eufemizm, żeby o tym zacząć poważnie rozmawiać, bo jak Kamil sam tutaj przytacza, na przykład przy okazji jakichś publikacji prasowych, poziom polemiki, dyskusji na forach internetowych, no to gdybym nie był łysy, to by mi włosy stały dęba na głowie, bo to jest przerażające. To jest zazwyczaj opozycja ze strony młodych mężczyzn. To znaczy, to nie jest tylko jakiś taki artefakt, który my chcemy widzieć. To znaczy, że młodzi mężczyźni, my sobie wyobrażamy tego komentatora jako młodego mężczyznę. To rzeczywiście jest najczęściej, czy też bardzo często młody mężczyzna, na co są badania. Ja z jednej strony rozumiem taką, nie wiem jak to nazwać, męską emocję, znaczy mężczyzn z powiedzmy mniejszych miejscowości, którzy ostatnio słyszą często, znaczy, że im się macha paluszkiem, widzą to machanie paluszkiem. Dlatego ja nie chcę też, żeby ta książka była przeciwko facetom. W takim sensie, że to nie jest akt oskarżenia, to jest powiedzenie, że byliśmy wychowywani w takiej kulturze,
ta kultura nie działa zbyt dobrze dla kobiet, nie działa na korzyść naszych matek, dziewczyn, córek, sióstr. Jeżeli chcemy, żeby coś się zmieniło, a myślę, że faceci młodzi też, nie wiem, z mniejszych miejscowości i tak dalej, ktokolwiek, myślę, że te postulaty równości, równości szans są ważne również dla nich. No, żeby było jasne, o czym mówimy, to ja przytoczę tutaj parę takich uroczych opinii na temat, no właśnie, tekstów jakby z tej sfery, prawda? Znaczy mówiących właśnie o kobietach w pracy. Lewackie smrodzenie o szczęściu. Tym razem nie klasy robotniczej, lecz kobiet. Bzdury. W gospodarce rynkowej w warunkach ostrej konkurencji tak zwana dyskryminacja jest praktycznie niemożliwa. Muszę powiedzieć, to mnie bardzo, bo to już jest taki, kiedyś był w prasie PRL-u humor w krótkich majteczkach i to jest mniej więcej chyba jakiś odpowiednik tego. Albo pani proponuje przeprowadzkę do Korei Północnej. Tam wszystkie pensje mają jednakowe, co na pewno jest niezwykle motywujące. Co było do Adriany Rozwadowskiej, to warto zaznaczyć. Tak się domyśliłem. Do kogoż mogło być innego, skoro do kobiety? Jednej z najlepszych dziennikarek zajmujących się gospodarką taką od strony społecznej i rynkiem pracy. To warto też. I taki jest trochę punkt wyjścia, dlatego że ja na przykład z Facebooka znam oczywiście dużo bardziej kulturalne, ale inne wersje tych samych poglądów. One są oczywiście wyrażane przez NO i opakowane jak cukierek bardzo ładnie, ale to jest realny problem, który również istnieje w polskich elitach, a nie tylko w tych wykluczonych młodych mężczyznach z małych miasteczek w Polsce. Bo wtedy jeszcze można by powiedzieć, okej, no to znaczy nadal problem, ale coś z tym możemy robić. Jak zmienić światopogląd elit polskich? To jest dużo trudniejsze pytanie, ale tutaj do Karolina, do ciebie trochę pytanie. Bo ja oczywiście, myśląc stereotypowo, to jak sobie pomyślałem Klub Jagielloński, to sobie pomyślałem, no konserwatywna, wiadomo, konserwatywna prawacka instytucja, no to przecież oni muszą wychodzić z założenia, że miejsce kobiety jest w domu, że nawet jak zarabia, to niech zarabia mniej, bo to co najwyżej tylko dorobić powinna i tak dalej, i tak dalej. Przepraszam za tę prośbę o patologię, ale ponieważ myślę, że to też może być dla wielu tych osób, które nas słuchają i jakimś zaskoczeniem, dysonansem. Możesz spróbować powiedzieć, dlaczego nie wchodzisz w ten stereotyp, o którym ja powiedziałem? Znaczy, myślę, że nie tylko ja nie wchodzę w ten stereotyp, ale całe środowisko. I to też jest tak, że nawet wychodząc z najbardziej konserwatywnych wartości i na przykład takie związku z rodziną i takimi właśnie tym, co kojarzy nam się z tymi konserwatywnymi wartościami, no to nie możemy udawać, że rzeczywistość wokół nas nie istnieje i to, że kobiety generalnie chcą realizować się zawodowo, być aktywne i na tym rynku pracy po prostu się realizować, to mężczyźni myślę, że zdają sobie w dużej mierze sprawę z tego, że muszą wspierać te kobiety, jeżeli faktycznie zależy im na tej kluczowej, moim zdaniem, z perspektywy konserwatywnej wartości, jaką jest rodzina, bo tylko przy takim w miarę równym podziale obowiązków jesteśmy w stanie zachować w ogóle ten obszar w takim miarę nienaruszonym stanie. Znaczy, sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo jakby nasze środowisko jest pewnie dosyć specyficznym i my też w różnych aspektach to wszystko jakoś tam staramy się zrozumieć, umieć i też opisać, ale rzeczywiście jest tak, że to, o czym mówiliśmy wcześniej, że ten rozjazd między zwłaszcza młodymi mężczyznami i kobietami wygląda tak, to widać po ostatnich wyborach, że mężczyźni dużo bardziej radykalizują się właśnie w prawą stronę i to nie zawsze w taką mądrze rozumianą i nie do końca tak, jakbyśmy chcieli te konserwatywne wartości definiują, a kobiety z kolei rzeczywiście w tą drugą stronę i będziemy mieli bardzo duży problem z tym, żebyśmy się nawzajem rozumieli, słuchali i wydaje mi się, że jakby to, co robi tutaj Kamil, czy próba przedstawienia tych wszystkich historii nie właśnie z takich stricte łączonych z feminizmem perspektyw, tylko bardziej właśnie przez pryzmat konkretnych historii, które mogły zdarzyć się naszym matkom, koleżankom, przyjaciółkom, czy tam dziewczynom, jest takim językiem, którym można trafiać do tych młodych mężczyzn i jakby unikanie tego właśnie takiego narzucania jakiegoś nowego pewnie dla nich ładu jednak jest, no, nie prowadzi moim zdaniem do niczego dobrego i właśnie przez pryzmat tych takich prawdziwych historii możemy to dobrze opowiedzieć, tak jakbyśmy chcieli chyba być zrozumieni. No tak, wasze nieszczęście polega na tym, że w
Polsce w ramach uproszczenia wszystkiego, jak się da, troszkę jest tak, że jeżeli coś jest na prawo od Platformy Obywatelskiej, to już siłą rzeczy jest albo PiS-em, albo jeszcze teraz ewentualnie Konfederacją i nic już innego nie może istnieć. Tak mi się wydaje. To znaczy dla mnie część waszych publikacji, nie ze wszystkimi się zgadzam, ale jest w ogóle odkryciem jakiegoś lądu, który sprawia, że jest po drugiej stronie rzeki jest ktoś, kto chce podjąć rozmowę, tak? Tak, znaczy nie chcę budować tutaj obrazu tego, że my po prostu jesteśmy jedyną tutaj cywilizowaną prawicą, bo tak nie jest, jest dużo podobnych środowisk. No i myślę, że lewica mierzy się dokładnie z tym samym sensie. My to z kolei widzimy tak, że generalnie znam różne środowiska, które gdzieś tam do tej myśli się odwołują i one też często są niesprawiedliwie oceniane, więc myślę, że to jest w ogóle szerszy problem i raczej związany z tym, jak się komunikujemy, jak czytamy różne treści, jakie próbujemy też przedstawiać, więc myślę, że nie tylko prawica, ale i druga strona z tym samym się mierzy. No właśnie, bo ja bym ośmielił się postawić tezę, że podtytuł tej książki, dlaczego mniej zarabia kobieta, chociaż więcej pracuje, co nie jest teza feministyczna. Znaczy bym wręcz powiedział, to jest teza liberalna w takim klasycznym rozumieniu liberalizmu, tak? Liberalizm będzie postrzegał pracę domową jako pracę, bo w tym tkwi haczyk, to niektórzy liberałowie, jeden liberał powie tak, drugi liberał powie nie. No tak, ale to ja się odwołuję do takiego, wiesz, no takiego pięknego, że tak mam, obrazu liberalizmu, można taki skonstruować. Powiem więcej, są tacy ludzie na świecie i byli w historii liberalizmu też tacy jednak, którzy tak rozumowali, no bo że to jest praca, to co się robi w domu jest ewidentne. Tylko trzeba też pamiętać o dwóch rzeczach. Znaczy jedno, że kobiety wykonują lwią część ciągle pracy w domu, ale też właśnie druga sprawa i to trzeba brać pod uwagę w sensie ekonomicznym, a nie bierze się, nawet specjalnie nie ma na to żadnego pomysłu ciągle, ekonomicznego, politycznego, ale druga sprawa, że do cholery, dlaczego one mają ciągle wykonywać tę lwią część pracy, tak? Dlaczego te przedstawiciele twojej i mojej płci uważają, że mogą się uwalić przed telewizorem i zrobią łaskę, jeżeli wyniosą kubeł ze śmieciami, tak? No tak, i tu wchodzimy już w to pouczanie. W sensie ja rozumiem też tą emocję i może bym nawet ją chętnie zaprezentował, natomiast od razu mam takie tak zwane wyhamowanie poznawcze. To znaczy to jest tak, że istnieje cały system. To znaczy ludzie nie są super racjonalnymi, wolnymi jednostkami, które operują według jakichś tam swoich własnych tylko i wyłącznie wykalkulowanych na chłodno celów i intencji, tylko wpływa na nie i kultura, i pewien system ekonomiczny, a na przykład ten system ekonomiczny, o którym tutaj sporo w tej książce jest, powoduje, że to kobiety są tymi osobami, które najczęściej zostają w Polsce na urlopach rodzicielskich, kiedy rodzi się dziecko, przepraszam, ponieważ one mniej zarabiają, a urlopy rodzicielskie są niżej płatne, w sensie to jest tylko część wcześniejszej wypłaty, więc jeżeli facet pójdzie na urlop rodzicielski, to gospodarstwo domowe traci więcej pieniędzy przez ten czas opieki nad dzieckiem. Z tego powodu, że kobiety częściej biorą te urlopy rodzicielskie, pracodawcy częściej dyskryminują ich, ponieważ częściej dyskryminuje je, czyli kobiety, ponieważ zakładają często tak, z takiej wyższej perspektywy na to patrząc, słusznie, że to kobieta odpadnie z rynku, kiedy będzie trzeba iść zająć się dzieckiem. No i co tutaj można zrobić? Znaczy, można mówić, weźcie się faceci do roboty i to jest oczywiście słuszne, natomiast... Nie, zmieńmy system. No. Dokładnie tak. Machanie, jest jeszcze kwestia tego, że nawet jeżeli kobieta, zresztą w tej książce był taki przykład, że kobieta zarabia więcej niż mężczyzna, to się prawdopodobnie coraz częściej, znaczy częściej zdarza niż kiedyś, może tak. A mimo to jest jakiś taki kulturowy prikaz, że powiedzieć facetowi: stary, zarabiasz mniej ode mnie, w związku z czym zostajesz teraz w domu. Jest jakby, w sensie ja już widzę milion rozmów, nie rób tego swojemu facetowi, bo to będzie naprawdę dla niego ciężkie to psychicznie. To jest uderzenie w jego godność. Uderzenie w jego godność, nawet udaj, że mniej zarabiasz. Ja nie chcę tutaj przytaczać anegdot, tylko myślę, że ta sfera jest naprawdę silna cały czas. To znaczy, że dla faceta, i też tutaj nie chcę nikogo piętnować, po prostu tak zostaliśmy wychowani. To znaczy, że i ten facet też
taki sposób został wychowany, to znaczy powiedziało mi się, że jak nie jesteś w stanie zarobić na rodzinę, no to to znaczy, że coś, no tak. Że generalnie coś jest tutaj... z tobą nie. Ale wiesz, mnie pasjonuje to, że znam oczywiście ten rodzaj argumentów. Ja powiem więcej, ja nawet troszkę rozumiem, tak? Tutaj w tym sensie jestem równie empatyczny jak Kamil. Tylko, że zawsze mnie w tym momencie zastanawia zaraz, godność, naruszenie godności męskiej, no dobrze. Chciałem brzydkie słowo powiedzieć, ale udało mi się je zatrzymać. A godność kobieca? No tak, bo chodzi o to, że społecznie jest to tak przedstawione, że to jest uchybienie godności mężczyzn, a dla kobiet nie. W związku z czym, nawet jeżeli one to zrobią, nikt się nie będzie z nich śmiał. Może w każdym razie społecznie będzie to ocenione lepiej, niż kiedy mężczyzna pójdzie na taki... Ale tu rozmawiamy, wiesz, o dwóch różnych sferach. W tej sferze prywatnej to właściwie każde gospodarstwo domowe, no bo nie możemy powiedzieć, że rodzina, gospodarstwo domowe, tak? Jest, jeżeli jest tam dwoje partnerów, to jest polem bitwy. I to pole bitwy to jest jakby poza naszym zasięgiem, jak ono zostanie rozegrane, jak zostanie rozegrana bitwa, tak? To jest jakby między dwojgiem ludzi. Natomiast my jako państwo, tak? My obywatelki, obywatele, mając wpływ na nasze państwo, możemy stworzyć system, który nie krzywdzi, nie zmniejsza szans na rynku pracy, nie dyskryminuje żadnej ze stron i wspiera w sytuacjach kryzysowych i nikogo nie zostawia z tyłu. I to powinno być naszym spojrzeniem, tak? Powinniśmy mieć to cały czas na celu i powinniśmy tak zorganizować nasze państwo. I nasze państwo w ten sposób zorganizowane nie jest, dlatego że choćby patrząc na system zasiłków macierzyńskich, które nazywają się zasiłkami macierzyńskimi, chociaż w tej chwili już ojcowie mogą też wziąć urlop. On jest moim zdaniem w upokarzający sposób nazywany nawet przez samych facetów tacierzyńskim. Myślę, że to nie dla każdego faceta jest do zaakceptowania. Wolę mówić o nich urlopy ojcowskie po prostu. Mi się podoba to. Okej, no ale jakby to jest troszkę dziwne, bo to jest takie jakby niby macierzyńskie, ale taki nie do końca, bo jakiś dziwny. Zbliżamy się do feminatywów chyba. Tak, tak, niechybnie. W każdym razie tak to jest skonstruowane u nas, że właściwie kobieta jest zmuszona do tego, żeby zostać z dzieckiem i podkładaje się kłody pod nogi. Trudno jest wrócić na rynek pracy. Trzeba się gimnastykować, bardzo trudno jest wrócić to samo miejsce, w którym się było. No, cały system skłania kobiety do tego, żeby została w domu, a nie mężczyznę. A dlaczego? Dlaczego? Ja uważam, że jest to absolutnie niesprawiedliwe. Chciałabym, żeby urlop rodzicielski był po prostu dzielony porówno, ale nie na zasadzie przymuszania, tylko na zasadzie możliwości, tak jak to wspominasz. Dokładnie, tak? W tą Czyli, stronę to będzie tak, szło. To jest moim zdaniem optymalne i to działa, bo to zostało sprawdzone choćby w Szwecji, że jeżeli da się ojcom możliwość, żeby brali urlop ojcowski, to oni to robią, a potem się okazuje, że to jest wielki sukces, bo oni budują relacje ze swoimi dziećmi, ale to nie tylko się reprodukuje w następnym pokoleniu, ale to nawet działa wstecz. Tak, bo tak jak sam, dokładnie, na pokolenie dziadków, którzy też zmieniają swój sposób patrzenia na opiekę nad dziećmi, wnukami swoimi i zaczynają je dzielić bardziej równościowo między babcię a dziadka. Tak? Więc to jest niesamowite, to jest takie proste narzędzie społeczne, które ma niesamowitą skuteczność, a jednocześnie tą skuteczność negatywną ma też ogromną i powoduje po prostu wyjście kobiet z rynku pracy nieraz. Mhm. Czy mogę się nie zgodzić troszkę? Ja mam trochę problem z tym językiem, którego używasz, w sensie, że to jest jakaś taka walka i że to jest po prostu zawsze tak, że te kobiety są zmuszane do pozostania w domu. Wydaje mi się, że to jest tak, że z kolei za chwilę przesadzimy w drugą stronę, w sensie, że to jest dosyć takie mało podmiotowe traktowanie decyzji jednak wielu kobiet o tym, że chcą zostać w domu i jeżeli już przytaczamy tą Szwecję, to, no to nie jest tak, że tam nawet przy jakby tej możliwości wyboru kobiety zawsze decydują się, żeby iść do pracy i nie skorzystać z tego urlopu macierzyńskiego. I wydaje mi się, że jakby to jest niebezpieczna pułapka i taka trochę właśnie opowiadająca historię, że tylko i wyłącznie nieszczęśliwy
plot różnych wydarzeń może doprowadzić do, i różnych tam mechanizmów, które te kobiety zmuszają do takiego czy innego wyboru, jakby wpływa na ich decyzje. W sensie, że odbieramy z drugiej strony pewnej, jednak wydaje mi się, dosyć szerokiej grupie kobiet taką, takie prawo do tego, żeby te decyzje podejmowały tak, jak chcą i też jednak pozostały w tym domu. Ja tu muszę zbić małą piąteczkę z Klubem Jagiellońskim, ponieważ ta historia tej kobiety, o której Magda mówiłaś, to jest historia babki, która naprawdę chciała po prostu iść. To znaczy ona nie mówiła o tym, że w jej domu jest jakaś walka. Ona po prostu mówiła, ja jestem po prostu taką mamusią. W sensie i okej, okay, to jest jakby jej wybór. W tym z drugiej strony takim języku, który jest bardzo przesunięty w stronę takiej wizji, nie wiem, kulturowo-strukturalistycznej, jakby traci się podmiotowość ludzi. Oczywiście wiem o tym, że kultura, że my jako jednostki biologiczne jesteśmy generalnie nastawieni na to, żeby odbierać bodźce ze społeczeństwa i z własnej grupy się dostosowywać. Natomiast w tym wszystkim nie może nam ginąć jeden człowiek, który to jeden człowiek może po prostu mieć i ma własne preferencje. Co do tych, wracając jeszcze do urlopów ojcowskich, jak byłem młodszy, to byłem zwolennikiem raczej takiego silnej, pancernej pięści państwa, która po prostu wjedzie tam na pełnej petardzie i pewnych rzeczy zabroni, i pewne rzeczy nakaże i pokaże, jak to należy żyć. Natomiast teraz uważam, że raczej jednak warto ludziom zostawić trochę tej wolności, żeby oni się na to państwo nie poobrażali, żeby po prostu im się dobrze w tym państwie żyło, żeby czuli, że to państwo jest też ich państwem. I dlatego tak ważne są te tak zwane nieprzechodnie urlopy rodzicielskie, czy też ojcowskie, czyli rozwiązanie, które narzuci nam w dobrej wierze Unia, ponieważ Polska sobie z tym nie poradziła, czyli 2 miesiące nieprzechodnich urlopów, czyli takich, których mężczyzna nie będzie mógł przerzucić na kobietę. To znaczy, że jak nie weźmie, to jeżeli nie weźmie, to przepadną. No i jakby okej, okay, jeżeli rodzina wyznaje konserwatywne wartości, ja się z konserwatywnymi wartościami nie zgadzam, natomiast przyjmuję, że są tacy ludzie w społeczeństwie i oni również mają prawo, żeby tak mieć taką ekspresję. Ale jeżeli po prostu nie wezmą tych urlopów, no to przepadnę. Tak, ale ja tu nie widzę mimo wszystko jakiegoś specjalnego sporu. To znaczy może coś tkwi w słowach, bo moim zdaniem Bożena nie mówi, że jest jeden obowiązujący dokładnie model. Siłą rzeczy pewien model jest jej bliższy. Ale to nie znaczy, że ona albo, nie wiem, znane mi feministki na przykład mówią, że... Znaczy są takie skrajne, dobrze, uczciwie powiem, ale skrajne, które mówią, że kobieta, dla której powołaniem jest dzieci, dom, to jest jakiś gorszy człowiek, prawda? Albo nie wart czegoś. Znaczy mówię, wiem, że są takie skrajne, ale jesteśmy jednak w towarzystwie, które myślę, że nikt w taką skrajność nie wpada. Moja perspektywa jest perspektywą matki dwojga dzieci, która ma normalny dom, znaczy tak zwany normatywny dom, powiedziałam. Spokojnie, tak? Nie demonizuję cię, nie powiem, że jesteś po prostu... Więc ja, to nie jest tak, że ja mówię, że dom jest polem walki, to znaczy, że w każdym domu jest pole walki, ale jest to na pewno pewne pole negocjacji, które czasem przeradzają się w walkę i to jakby, że partnerzy w związkach negocjują jakieś warunki bycia razem, tak? To jest element oczywisty i on jest zawsze obecny, czy to robią bardziej bitewny sposób, czy mniej, to jest jakby kwestia języka i... Mi po prostu chodzi o to, żeby nie zgubić też tej grupy kobiet. W sensie, tak jak mówiłam na początku o tym, że jakby właśnie te perspektywy są bardzo, bardzo różne i zupełnie inne mechanizmy będziemy stosować, jeśli chcemy wspierać kobiety, które chcą właśnie dzielić obowiązki macierzyńskie z pracą zawodową, a inaczej kobiety, które rzeczywiście z własnej nieprzymuszonej woli pozostają w tym domu. I tutaj jakby, jeżeli gdzieś nam zginie ta grupa kobiet, to zapomnimy chociażby o takich rzeczach, jak ułatwianie im powrotu do pracy, po jakimś tam jednak czasie, jeżeli na to się zdecydują, a co jakby w kontekście też dużych zmian technologicznych staje się dla nich coraz trudniejsze. Jak zwrócimy uwagę na programy, które są adresowane w ogóle do kobiet i próby ich aktywizacji, to bardzo często to są programy skierowane albo do bardzo młodych kobiet, albo dla kobiet, które gdzieś tam są w okolicach tego wieku emerytalnego. Bardzo mało jest takich, które są skierowane właśnie dla kobiet, które na jakiś tam dłuższy czas zrezygnowały z tej pracy zawodowej. I chodzi mi o to, żeby ta perspektywa nie umknęła, bo jakby jest równie ważna jak każda inna.
Ale to ja, chyba się możemy zgodzić, że tak, po pierwsze jedną z ważnych ról państwa jest stymulowanie pewnych zachowań i działanie na rzecz równości płci, to jest jakby pierwsza sprawa, ale i to poniekąd leży na stole. To znaczy oczywiście niestety jeszcze mamy w Polsce bardzo daleko do tego, ale ten temat istnieje również dzięki tej książce zresztą, jest dyskutowany, nawet czasem politycy go podejmują, lepiej czy gorzej, Unia jakoś się do tego zaczyna przykładać. Natomiast dużo gorszą sprawą, która właściwie zupełnie jeszcze nie leży na stole, jest w kategorii traktowana śmiechu, jak nie wiem, jak dochód gwarantowany, że przed moim zdaniem nowoczesnym, cywilizowanym państwem stoi jeszcze w ogóle sprawa kobiety pozostającej w domu z bardzo różnych powodów. Bo dzieci, bo nie wiem, bo opieka nad starszymi, nad niedołężnymi i tak dalej, plus całej jej w ogóle tego pełnego etatu, a nieraz dwóch albo pięciu etatów w domu, tak? Za które w żaden sposób nie jest wynagradzana, powiem więcej, jest karana, bo również kiedy dochodzi do wieku emerytalnego, ona nic z tego nie ma. Ten temat, moim zdaniem, to jest piekielnie ważny temat i on w ogóle jeszcze nie istnieje. Przynajmniej w polskiej sferze publicznej. Tak, a będzie coraz bardziej obecny ze względu też na starzejące się społeczeństwo. Myślę, że to nas pogodzi, bo ta perspektywa mówi i o dynamicznych, nowoczesnych kobietach, które owszem, chcą mieć dzieci, ale też chcą się cały czas realizować zawodowo, ale również właśnie o tych, które mają kompletnie inny model życia i mają takie same święte prawo do tego, żeby to nie tylko uszanowano, ale żeby im w tym pomóc. Bo to jest istotne, bo sam szacunek, za którym nie idzie żadne poparcie, to jest pic na wodę po prostu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dziękujemy.